Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie i zobaczymy, jak nowy ekwipunek, który jak sami widzicie mamy już założony, będzie się sprawował w lochach. Troszeczkę tych lochów sobie spróbujemy poklikać, troszeczkę zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Na sam koniec zostawimy sobie tornado, no bo wiadomo, teraz będzie te 15 rozmontowań u kowala, bo właśnie już wiemy, jakie będą eventy wielkanocne, będzie kodzik dla tak naprawdę wszystkich graczy, ale do tego za momencik przejdziemy. Więc tak jak mówię, no tutaj tego miejsca będzie potrzebować, ale jakieś tam inne poboczne, zwykłe lożki myślę, że będziemy sobie w stanie zrobić i sprawdzić. Mamy broń, rózga, co prawda nie jest wybitna, nie jest to jakiś tam nie wiadomo jak wybitny rozrzut, no ale dropnęło mi łącznie chyba, nie wiem, 4 albo 5 broni z tego lochu, no i to jest najlepsza, jaka nam dropnęła. Także no, nie ma co tutaj narzekać, tylko trzeba lecieć dalej. Son, jak widzicie, ma na przykład taką, więc no, on ma ten rozrzut świetny, no ale trudno, no nie ma co narzekać, tylko sobie lecimy. Więc tak jak mówię, lożków troszeczkę posprawdzamy, potestujemy, jak to będzie szło. Na początku zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i zostawcie pod tym filmem, jeżeli ktoś nie ma oczywiście, i zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie, wczorajsze filmy poszły po prostu tragicznie, nawet myślałem, czy ich nie usunąć. Raz, że wystawiłem film, wydaje mi się, że dość ciekawa tematyka, wstawiłem go o 12, gdzie to był środek tygodnia, totalnie o tym zapomniałem przez to, że sam teraz siedzę w domu, także no tam... Jeżeli film przez pierwsze, tam załóżmy pół godziny idzie dość słabo, to jest duża szansa, że się przestanie ludziom pokazywać i tak dalej. I tak właśnie było z tym filmem. Później wstawiłem drugi o 20, to już było z free to play, ale to już były dwa filmy dziennie. Ja już testowałem to, powiedzmy, że dwa filmy się średnio opłacają. Także teraz już wracamy do tego trybu, że film będzie tylko jeden dziennie, no i będzie o godzinie 16, tak jak to było zawsze, żeby już nie mieszać, żeby nie kombinować, no chyba, że coś tam specjalna okazja jakaś będzie. Więc pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę pod tym filmem, żeby film dotarł do większej ilości osób. Dobra, widzę, że to jest wszystko ok, dwie minutki, także może zaczniemy od eventu wielkanocnego. Może inaczej, najpierw zaczniemy od petów, dlatego że dzisiaj jest 1 kwietnia. Mam nadzieję, że ta informacja, mimo że wleci o 16, to wam pomoże. Mamy Maguta. Magut, można go znaleźć w Prima Aprilis w Dziewiczym Kanionie. Dzisiaj mamy 1 kwietnia, dzisiaj jest Prima Aprilis, no i dzisiaj właśnie w tym Dziewiczym Kanionie możemy go złapać. Jest to okazja raz do roku, kto ogarnie, to wie, że Prima Aprilis jest raz w roku, także pamiętajcie, aby go złapać. Dzisiaj na Discordzie tam widziałem, że był ping od Kondzia, że przypominał wam ode mnie, u mnie na Discordzie w sensie. No ale jeżeli ktoś tam, kogoś tam nie ma, ktoś nie zauważył, a jeszcze nie robi ławki, no to pamiętajcie o tym magucie. Jeżeli nie złapiecie, no to dopiero złapiecie w przyszłym roku, za rok. Kolejna sprawa to jest pupil wielkanocny, jest to ten tutaj wydrzew, można go znaleźć święta wielkanocne w Maerwyn, no i jego będziemy mogli złapać od piątku do poniedziałku właśnie tutaj w tym Maerwyn, także to już będziemy mieli więcej dni, bo aż 4, no ale też pamiętajcie, aby go złapać. To jest taki fajny okres, gdzie mamy dwa pupile obok siebie tak naprawdę do złapania. Ja tutaj mam na DH mi brakuje tylko tych dwóch pupili, na wojowniku na przykład mi brakuje trzech, między innymi właśnie tych dwóch i jeszcze tutaj tego, o tego, z Zielonych Świątków, więc jak złapę jego, tam jakoś to jest chyba w maju te Zielone Świątki, no to już będę też miał wszystkie, także to taki fajny okres. Oprócz tego, dostaliśmy wiadomość od twórców, powiedzmy, w sensie tam od gry, od tego bota Shakes and Fidget. I mamy tak, Wielkanoc tuż tuż, tym razem w gnieździe czeka na ciebie coś naprawdę specjalnego, wyczekuj ekscytujących wydarzeń, które będą miały miejsce w wielkanocny event, wielkanocny weekend, przepraszam. No i to będą szalone grzybowe żniwa, czyli będzie zwiększona szansa na grzybki i 20% promocja na grzybki, no to dla free to play świetna okazja, żeby robić 3 paski znowu przez te 4 dni. Prawdziwa profuzja PD, no to weekend expa, złote zbiory, weekend golda, kocioł w kuźni, no właśnie, to jest moim zdaniem troszkę średnie, w sensie no mamy cały czas ten log dostępny, będzie dostępny do poniedziałku, więc znowu chcą wycisnąć z tego, żeby było te 15 rozmontowań u kowala i znowu będziemy musieli się z tym męczyć. A natomiast no jak pójdziemy dalej, mamy zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny, czyli tam te możliwość nakarmienia petów więcej niż 3 razy, możliwość tam znalezienia, większa szansa na znalezienie jedzonek, no to jest ok. No i mamy te sterylne sedesy, czyli tam 2 razy więcej many za wrzucenie itemku. Co ciekawe, bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że nie ma weekendu, w sensie eventu twierdzy, dlatego, że no, byśmy szukali sobie już tych pomarańczowych gemów, a oni tego nie zrobili, nie wiadomo czemu, jest tak naprawdę wszystko, nie ma weekendu epickiego, no bo jest legendarny loch, no i nie ma tego święta twierdzy, już bym zamienił na przykład, nie wiem, ten kocioł w kuźni, który jest już praktycznie, prawie co tydzień oni go dają, już w ogóle odkąd są nowe eventy, to ten kocioł w kuźni już chyba był ze 4 albo z 5 razy, a tutaj go nie dają, a za to weekend twierdzy, który był może
przez dwa razy tego nie ma na Wielkanoc, gdzie Wielkanoc, no to zawsze było takie, wiecie, wszystko, no ale trudno, no, no nie ma tego, no i będziemy musieli czekać jeszcze jakiś czas, żeby sobie te pomarańczowe gemy pokopać duże. Pamiętaj, że legendarny lock, legendarne łupy, jak je znaleźć, będzie otwarty aż do poniedziałku wielkanocnego włącznie, no to wiemy. O, i tutaj ciekawa sprawa, możesz też znaleźć wielkanocnego pupila, Forrora, no to wam pokazywałem, który to jest, no, po naszemu to jest wydrzew, oraz odebrać wielkanocny prezent. Wystarczy, że wprowadzisz kod kuponu EG21, no właśnie, czyli znowu dostaliśmy jakiś epik. Więcej informacji o wydarzeniach możesz uzyskać u barmana w karczmie, no to jutro, u barmana w karczmie, no to tak jak tutaj na niego klikniemy, to standardowo, mamy wszystko rozpisane, póki co mamy tylko legendarny lock, no bo jest czwartek, więc tutaj się pojawią te eventy od jutra. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten kod, no to wchodzimy sobie tutaj w plusik standardowo, klikamy sobie gratis, no i mamy wprowadzić swój kupon bonusowy, no i sobie wpisujemy EG21, daj mi bonus, no i to jest jeszcze nie jest ready, no bo to będzie dopiero od piątku, będziemy mogli go dostać, no i my wczoraj sobie na live troszeczkę kminiliśmy i najprawdopodobniej będzie to... poczekajcie, będzie to który epik, już wam tu pokazuję. O, najprawdopodobniej będzie to ten koszyczek. No szkoda, że znowu pewnie będzie losowo, w tym sensie, że niektórzy dostaną go z dziurą, niektórzy na 3 cechy, niektórzy na 5. No ale no trudno, no grunt, że chociaż coś dadzą. Na walentynki coś tam było, na święta Bożego Narodzenia coś tam było, no i teraz najprawdopodobniej ten koszyczek dostaniemy. Dobra, czyli to tyle z nowości, tyle z informacji, lecimy myślę, że do lochów i zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Na wstępie może zaczniemy sobie od portalu do piekła, to już jest ostatnie, co ciekawe, pominiemy, no powoli to idzie, to jest mag, to bardzo mocny mag, dlatego go bijemy w masce wojownika. Tutaj jak sami możecie zobaczyć, o, mamy już tego nakarmionego na 200, dokładnie dzisiaj dobiliśmy, no już dzieli nas tak naprawdę myślę, że kilka dni do ukończenia tego portalu max, więc czekamy na tego jęzorniksa i jego sobie będziemy karmić. Tu mamy jakąś podkę, zmienimy sobie maskę. No i lecimy, jeszcze tylko zerknę, czy mamy na pewno wszystko zaczarowane, wszystko jest git. Może zaczniemy sobie od tego nekromancera, zobaczmy jak z tym nekromancerem pójdzie. No tak jak mówię, no mamy nowe itemki, jesteśmy ubrani we wszystkie legendarne itemy, świeżutkie, dało nam to na pewno dużego boosta statystyk, także no popróbujemy. No jak widzimy, tam jakaś bliska próba była. Będę chciał na tym druidzie wbić jak najszybciej 400 poziom. Powiem wam, że jeżeli chodzi o tego druida, to ostatnio mam różne mieszane odczucia. Dlatego, że możemy sobie w sumie tutaj zrobić przerwę. Ubierzemy sobie wojownika, no bo jak wszyscy wiemy, na magów wojownik jest ok. No i teraz zobaczmy sobie walkę z Sonem. Co prawda Son ma duży pomarańczowy kryształ. Ten kryształ on ma w broni, więc no tych statystyk ma o wiele więcej. Ale zobaczcie, że my temu Sonowi, nawet jako ten wojownik, no nie bijemy wcale dużo. Jest to spowodowane tym, no właśnie, ja Sonem większość przegrywam. Oczywiście dobrze by było sobie spojrzeć, jakbyśmy mieli oboje tutaj w broni pomarańczowy duży gem. Niestety on ma, ja nie mam, bo mi się tutaj buduje kopalnia cały czas. Czekałem zresztą z utęsknieniem na ten event twierdzy, ale jeszcze się nie udało doczekać. Ale tak mi się jakoś wydaje, że jako, że jesteśmy tym wojownikiem, który bije generalnie mało jako wojownik, no i jeszcze my tutaj posługujemy się inteligencją, czyli ten Son jako mag też posługuje się właśnie inteligencją, czyli tam można powiedzieć, że redukuje te nasze statystyki, no to, że to wcale nie będzie takie proste. No ale oczywiście weźmiemy sobie tutaj, ogarniemy, poczekajcie, bo ten ranking to się buguje, o dobra, teraz jest git. Weźmiemy sobie właśnie, jak już będziemy mieli identyczne gemy i tak dalej, no to wtedy sobie porównamy się, w sensie ja się z nim porównam, ale takie mam wrażenie, że coś na tej masce tego wojownika, kurczę, te obrażenia są takie mierne w tych magów, że zanim my go, mimo że mamy dużo HP, zanim my go zdążymy położyć, to on już nas tak samo, no, wykończy, no nie? Także no to jeszcze wiadomo, będę musiał potestować, ale tak jakoś mi się to dziwnie widzi. Chociaż no w walkach z wojownikiem też nieraz, w sensie jak jesteśmy wojownikiem i walczymy z magiem, to też różnie to bywa właśnie, jeżeli chodzi o tych przeciwników, o te walki. Nieraz też jakieś tam buły kosmiczne polecą i nawet nasza duża ilość HP nie pomoże. No ale to jeszcze będę testował. No póki co można powiedzieć, że takie mieszane odczucia, chociaż w dalszym ciągu uważam, że ten druid w PvP jest bardzo, bardzo fajny i bardzo mocny. Dobra, ile my tu będziemy chcieli tracić na tych przeciwników? No fajnie by było wbić chociaż jeden level, 391. Dzisiaj musimy w ogóle kliknąć awkę, no bo jak od jutra jest weekend golda, to też musicie o tym pamiętać. Film leci o 16, no to za późno, żeby wam powiedzieć. Ale pamiętajcie, żeby sobie awkę przeklikać, żeby ustawić wartę, która wam się skończy tam powiedzmy minutę po północy i wtedy ją odbierzecie już z bonusem golda. Ja też to będę musiał zrobić, ale no wstępnie
wstępnie zobaczymy. No ja jeszcze tak jak mówię, tutaj jawki nie robiłem, może z jeden level wbiję, może tam troszkę więcej. No kurde, były ze dwie takie bliskie próby z tym nekromancerem, także no nie jest faktycznie, wydaje mi się, do zrobienia. Już byśmy mogli nawet ten hemoridor zamknąć, tylko gdyby nam tutaj więcej szczęścia się pokazało, powiedzmy, w tym lochu, no bo jednak no mamy tą maskę zwiadowcy, także tych uników jakbyśmy troszeczkę narobili, no to coś tam by, myślę, że poszło. Możecie dać znać, jak tam u was, możecie dać znać, jak oceniacie generalnie ten event wielkanocny. No moim zdaniem no spoko, tylko że właśnie tego święta twierdzy brakuje. Jakby było święto twierdzy, to można by powiedzieć, że idealnie, ale że tego nie ma, no to nie jest jakoś tam super. No ale jeszcze darmowy epic, no przez 4 dni to będzie zamiast normalnie każdy inny event przez 3, także no zawsze to tam delikatnie na plus. Dobra, zrobimy sobie jeszcze powiedzmy z 5 grzybków na tego. Okej, do 3350. Nie udało się, no to trudno, lecimy dalej. No i mamy Posejdona. Z tym Posejdonem, mimo nawet lepszego ekwipunku, no to chyba jeszcze nie będziemy w stanie mu stawić czoła, także nawet tutaj nie będę większej ilości wydawał. No i okej, mamy sami wiecie kto. A czemu ja zmieniłem w ogóle na ten? Kurde, ja go klikałem chyba w masce wojownika, napiszcie mi w komentarzu, bo jak zmieniłem na walkę z Sonem, to chyba totalnie zapomniałem i go klikałem na tej masce, mimo że sprawdzałem. Dobra, kurczę, to jeszcze troszeczkę tutaj na niego wydamy, powiedzmy ze 100, spróbujemy. Jezu, jakim jestem dzbanym, niepotrzebnie się zamieszałem, bo potem zapomniałem, zająłem się gadaniem i zacząłem go klikać w tej masce wojownika. No ale zobaczcie, maska zwiadowcy i po raz kolejny bardzo, bardzo bliziutka próba, no ma to potencjał na to, żeby padło, ma to potencjał, może jeszcze, jeżeli faktycznie nic nie będziemy mogli ruszyć, to może jeszcze sobie wrócimy po prostu do niego i tutaj będziemy go próbowali przydusić bardziej, no ale zobaczymy. Więc tak jak mówię, dajcie znać, jak oceniacie ten event. No dla free to play jest na pewno fajne, nie dość, że więcej golda, więcej expa, to jeszcze jak macie jakiś tam pakiet startowy grzybków odłożony, no to raczej będzie to działać na tej zasadzie, że będzie wam się codziennie zwracało, będą wam się zwracać te trzy paski, no bo jednak tak jak mówię, no mamy ten 20%, w sensie inaczej, mamy tą zwiększoną szansę na grzybki, więc raczej przez trzy paski one się zwrócą, ewentualnie będziemy tam 2-3 góra na minus, no to zawsze to jest okej. Dobra, no nie chcę paść, także dobra, olewamy go, spróbujemy tego Posejdona, bo tam na masce wojownika to wiadomo, że on nie padnie, ale to jest zwiadowca, więc jeżeli byśmy mieli maskę zwiadowcy, to może, ale widzę, że próby są bardzo, bardzo podobne, także chyba go olejemy. Tutaj mamy tego, no ale z nim to jeszcze totalnie nie ma szans, żeby go pokonać, więc nawet nie będziemy próbować. No i mamy tego sami wiecie kto. No i ten sami wiecie kto to jest mag. Ja tutaj, my jesteśmy na masce zwiadowcy, ale może później jeszcze spróbujemy na masce wojownika. Zobaczymy, jeżeli oczywiście on nie padnie. No próby już ostatnio pamiętamy, że było ok, a teraz jak zmieniliśmy ten ekwipunek, to może nawet będą jeszcze lepsze. No ale kto to wie, co chwilę 18 milionów, jakieś 12 milionów, no jakoś to idzie, powiem wam szczerze, on ma 400 level, no jego już wypadałoby zamknąć, nie? Wypadałoby go zamknąć, no ale zobaczcie, że wcale to nie jest takie proste, tam 19 milionów, aha, dużo się na serwerze w ogóle podziało, 8 milionów, nie mówiłem wam niestety o tym. Ale dużo się na serwerze podziało z tego względu, że usunęły się tak naprawdę dwóch topowych druidów. W sensie Konop się usunął, po prostu dużo osób będzie pytało tam czemu, co i jak. Nie wiem dokładnie czemu, w sensie no wiem, ale tam nie chcę mówić, tam Konop pisał dlaczego. Po prostu się usunął i już nie gra i tyle, myślę, powinniście wiedzieć, jak tam osoby niewtajemniczone. Natomiast jeszcze Rotax, czyli taki można powiedzieć drugi topowy druid, skończył grę, jak widzicie jest tutaj, nie ma gildii, generalnie no skończył grę i też no musieliśmy ich zastąpić w gildii, co za tym idzie, jak sami widzicie, spadliśmy na top 2 miejsce. No niestety, no jak odchodzi nagle dwie topowe postacie z gildii, gdzie te walki były bardzo, bardzo bliskie tutaj z Redemptions, no to nie było opcji, żeby nadal utrzymać tą pozycję. No ale trudno, no przynajmniej mamy teraz motywację, żeby tą pozycję odzyskać, no bo praktycznie od startu serwera byliśmy na tej pierwszej pozycji. No ale bardzo szkoda, no ja tutaj z Konopem zawsze sobie tam sprawdzaliśmy lochy, zawsze tam ja do niego, na niego podpatrywałem, żeby wiedzieć, co na odcinku klikać. No a tutaj jak sami widzicie,
widzicie, no lipka straszna, no bo teraz nawet sam nie wiem dokładnie co klikać. Ktoś mi tam w ogóle pisał jeszcze w komentarzu, że najlepiej jakbym przed odcinkiem sprawdzał sobie symulator lochów. No ale wiecie, no to też działa na tej zasadzie, że ja tutaj wydam powiedzmy te 10-15 grzybów i wiem mniej więcej co padnie, a co nie padnie. No widzimy, że na przykład Marv i ten i Poseidon nie padnie, a tutaj na tego Voldemorta i na tego w Hemoridorze no jakieś tam szanse są, no nie? Więc tak to po prostu wygląda. Dobra, no zobaczcie, bardzo dużo bliskich prób. Powiedzmy, że jeszcze 50 grzybków na niego, ale że jeżeli się nie uda, o dobra, udało się, super. Od razu możemy obejrzeć sobie tą walkę. Tu mamy ich dużo, dużo. O, tu widzimy, że kolega nas spamuje, dlatego tam wbił na jedyneczkę. Dobra, tutaj tak jak mówię, mamy dużo tych lochów zapisanych, będę musiał to podznaczać. No ale zobaczmy, jak to wyglądało. Fajnie, bo zawsze to przynajmniej jakiś progresik delikatny jest. Tylko no zobaczcie, no on nam tutaj wcale dużo tego levela nie dał. Już zbliżamy się do tego etapu, gdzie będziemy sobie, o tu fajne krytyki widzę, ledwo, ale udało się go pokonać. Zbliżamy się do tego etapu, gdzie już sobie będziemy dostawać coraz mniej expa z każdym poziomem, no bo to już będzie ten 393 level i ja chyba na tym druidzie, tak jak mówiłem, od 400 będę szedł w golda, dlatego że no on jest dość mocny w PvP, nie? Więc te statystyki myślę, że mi się przydadzą, więc od 400 pójdziemy w golda. Na pewno nas tam, jeżeli chodzi o level, ktoś tam powyprzedza, ale te statystyki przynajmniej będziemy mieli najlepsze, więc to jest ok. Dobra, tego zabiliśmy, tu jeszcze myślę, że wrócimy do tego Hemoridoru, bo on jest w naszym zasięgu, powiedzmy, no ale na razie sobie popróbujemy troszeczkę tych kolegów. Aha, jeżeli chodzi w ogóle o bronię, wojownik ma broń z legendy. Maguś nie ma z legendarnego i ta nie ma z legendarnego. A czy my tu nie mamy czasem? O dokładnie, my tutaj mamy jakąś tą. A, plus 6, to ona wcale dużo nie daje. Dobra, czyli my nie mamy tu broni za bardzo, żeby im dać. No to nieważne, no to musimy walczyć tym, co mamy. Mamy maskę zwiadowcy, mamy i mamy tego Smoluma, który na ostatnim odcinku z druida też był blisko do pokonania i myślę, że dzisiaj dokładnie, dzisiaj nam padnie. Mamy tutaj troszeczkę lepszej temki, nie tylko u nas, ale też u naszych pachołków. No i dosłownie kilka prób, wojownik nie zrobił za wiele, Maguś tam jakieś widzę, że dwa krytyki i tutaj 230 milionów Kunegunda, no też nie zrobiła za wiele, czyli my prawie całość wykonaliśmy sami i dostaliśmy prawie 300 milionów expa, więc to jest git. Czy my mamy coś dzisiaj do rozmontowania? Nie, to już sobie jutro, na jutro zachowamy. I okej, okay, mamy znowu pająki, to jest zwiadowca. Smolum to był chyba wojownik, tam nie spojrzałem dobrze, ale ten zwiadowca, no może też przy odrobinie szczęścia by nam padł i co za tym idzie, dałby nam 391 level, to też by było na pewno na plus, no ale zobaczymy. Mamy już, widzę, 17 minutę nagrania, także dość powoli to idzie i okej, udało się pokonać dokładnie to, o czym mówiłem, że tutaj w tym Hemoridorze zazwyczaj pada kilka z rzędu, no ale to jest zwiadowca, więc jakby nie ma totalnie podjazdu. W sensie, no jest prosty do pokonania, zwłaszcza w strefie mroku. To nie jest jakiś tam mag, który wszystkich one-shotuje, albo jakiś wojownik. Dobra, więc tak, tutaj jeżeli chodzi o Kunegunda, no troszkę zbija, ale nie za wiele. No i my znowu 250 milionów musieliśmy zbić. Także no tutaj jesteśmy rzucani na głęboką wodę. I teraz mamy bossa orków, boss orków to jest wojownik. I to już jest chyba, myślę, że przerwa przynajmniej na jakiś czas. Ale git, że wbiliśmy level, lecimy dalej. Mamy tego Golden Gampiego, to jest mag i chyba jeszcze go nie klikniemy. No bo wiadomo, no to jest mag, my tutaj nie jesteśmy żadnymi berserkami ani innymi, żeby próbować. Mamy Kwahargus. Kwahargus to jest 420 poziom, 2 na 20 dopiero w uświęconej tradycją szkole magii, także może on będzie do zrobienia. Aha, i właśnie od ostatniego odcinka pamiętamy, że moje pachołki nie miały odporności, teraz już mają, teraz już jest wszystko git. Więc już tam na tych nordyckich bogów myślę, że możemy się porwać i też coś popróbować, ale dobra, najpierw zaczniemy od tego Kwahargusa. Tak jak mówię, no my mamy 391 level, prawie 400, on jest tutaj dopiero drugim przeciwnikiem na 20 w tej szkole magii, także może faktycznie on będzie do zrobienia, no ale nie mam pojęcia, po prostu delikatnie go tu poklikamy. No zobaczcie, że nawet ta strefa mroku idzie, nawet troszkę tego expa tutaj zyskujemy, więc to jest na pewno zawsze na plus i zawsze git. Okej, okay, tutaj mamy 125 jakaś milionów była próba, powiedzmy, że do 2800 go poklikamy, jeżeli nie padnie, to lecimy dalej, też tu nie chcemy wydawać nie wiadomo ile, kurde, tam było 9 milionów, no nie wiem, czy to widzieliście, czy wyłapaliście, ja tak kątem oka zobaczyłem, ale Jezu, jaka bliska próba, no szkoda, szkoda, że on nie padł, bo to by była fajna passa, że dosłownie tam po, nie wiem, 50 góra 100 grzybkach kolejny przeciwnik nam pada.
No ale jeszcze mamy kilka prób, jeszcze może troszeczkę go tu pomęczymy. No pamiętamy, że jestem delikatnie przeziębiony, stąd taki mam głos i stąd delikatnie mogę mówić przez nos, więc no, kto ogląda wczorajsze filmy, ten wie, ale wiem, z doświadczenia widzę, że za wiele osób nie oglądało wczorajszych filmów, także jeżeli ktoś w ogóle nie oglądał, a jeszcze dotrwał do tego momentu, nie wiem, nie dostał powiadomienia, nie zauważył i tak dalej, to może sobie wbić. Wczoraj, tak jak mówiłem, o godzinie 12 wleciał film z takiego podsumowania legendarnego lochu, gdzie pokazałem wam, jak zdobyliśmy wszystkie itemki legendarne, ile nam na to poszło, ile musieliśmy zrobić prób, ile mniej więcej grzybów na to poszło i tak dalej. Natomiast no, o 20 wleciał odcinek z Free to Play, więc jakby też możecie sobie tam zerknąć. No ale okej, dobra. No i ten widzę, że tutaj nie chce, już przesadziliśmy z grzybami. Powiedzmy, że jeszcze jedna próba. No nie udało się, ale wiem, że on jest bardzo blisko do zrobienia. Myślę, że w kolejnym odcinku on już padnie. Lecimy dalej, mamy gruboskórnego Gerta, to jest mag. I chyba ten mag, pamiętam, że ostatnio chyba w 13 piętrze zrobiliśmy aż dwóch, więc chyba ten mag nie będzie jeszcze do zrobienia. No zobaczcie, że mu nawet mu do połowy nie zbijamy. Tam była jedna próba do połowy. No ale tu w ogóle nie ma co mówić, żeby go pokonać. Teraz mamy rudą ślamazarnicę, to jest mag, ale tutaj chyba sytuacja jest podobna co w poprzednim lochu, że nie zbijamy jej więcej aniżeli połowy. No niestety, no właśnie to jest ten minus i tego się boję, że tutaj taki najsilniejszy berserk, który jest na serwerze, to jest bodajże Sasek. No i właśnie, no i ten Sasek będzie miał właśnie z tymi magami o wiele prościej, bo on tutaj tego Gerta już by dawno zrobił, tutaj tą rudą też już dawno by zrobił. Później chyba po rudej ślamazarnicy są jacyś tam zwiadowcy. Pamiętam, że u mnie na berserku to chyba padło jeden za drugim. Także no właśnie to jest problem, a nas tutaj ci magowie będą blokować. Dobra, bo powiedzmy sobie z tą Walkirią, zobaczymy, czy to się uda. No tam widzieliśmy pierwsza próba dość obiecująca. To jest wojownik, więc to jest taki, można powiedzieć, klocek dość mocny, no ale wiemy już, że nasze pachołki mają te odporności ogarnięte, więc na pewno tutaj dłużej ustoją, no i zobaczymy, powiedzmy na niego tak do 2550 grzybów, powiedzmy, że tak ponad stówkę sobie poklikamy, jeżeli się nie uda, no to trudno. To wiecie co, chyba dzisiaj tego tornada nie będziemy ruszać. Widzę, że już tu mamy prawie 22 minutę nagrania. Nie będziemy chyba tego tornada ruszać, bo i tak szkoda miejsca w ekwipunku. Jak tego miejsca będziemy mieć więcej, to sobie wrócimy na druida i będziemy i zaczniemy po prostu od tornada, nie? Myślę, że na razie i tak nie ma sensu. Jeszcze sobie wrócimy do tego hemoridoru i powiedzmy, że z 200 grzybów na ten hemoridor wydamy, a nuż się uda go pokonać i a nuż się uda zamknąć ten hemoridor. Myślę, że 391 level to dość fajny wynik na zamknięcie go, także we will see. No ale okej, póki co mamy tą Walkirię, która jak widzimy, no przeważnie tutaj nie schodzimy nawet do połowy, czyli w sumie sytuacja podobna co do magów, no ale to jest wojownik, więc tutaj kwestia uników, ale chyba też niestety jeszcze, a nie, udało się pokonać, zobaczcie, no i na pierwszy rzut oka około 100 grzybów i 0 potencjału, a tutaj nagle ni stąd, ni zowąd jakaś super próba i udało się pokonać. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś widzę, że też za dużo nie zrobił, no i tutaj Kunegunda też za dużo nie zrobiła, zobaczcie, czyli dzisiaj praktycznie wszystko w tej strefie roku musimy robić sami. Dobra, kto jest kolejnym? Kolejnym to jest Hel, to jest mag, więc tym bardziej nie ma sensu jej tutaj próbować robić, bo ona jest zbyt mocna. W sensie, no to jest mag, no to wiadomo, że nie oszukamy. No i dobra, i może lecimy od razu do tego hemoridoru. Mamy tego nekromancera, no i jesteśmy w dobrej masce, żeby znowu nie było fejla i będziemy go próbować robić. Powiedzmy 2550 grzyba było, no to do 2350, no i zobaczymy. Wbiliśmy level, zawsze to troszeczkę nam pomogło, no ale czy faktycznie udałoby się go zrobić, czy jakaś próba będzie taka idealna, powiedzmy, no to zobaczymy. Na pewno on jest do zrobienia, biorąc pod uwagę, że ze 3 razy mieliśmy próbę, gdzie mu zostało tam 9 milionów, chyba 12, coś koło tego, no to na pewno on jest do zrobienia, to jest dosłownie jeden unik więcej i jakiś tam odwet krytyczny. Pamiętamy, że to jest wojownik, więc my mu tutaj za dużo nie bijemy, no ale i tak, no może się uda. To jest właśnie to, jak się gra postacią jakąś z unikami czy coś. Walcząc z wojownikiem praktycznie zawsze jest jakaś cień szansy, że go pokonamy, bo zawsze może być tak, że nie wiem, zrobimy walkę, będziemy mieli walkę, która da nam 30 uników z rzędu. Oczywiście wiadomo, szansa jest na to bardzo, bardzo malutka, ale jest taka szansa, więc no jeżeli ktoś tutaj gra właśnie postacią z unikami i na grzybach, no to wygląda to właśnie mniej więcej w następujący sposób, że my tutaj próbujemy klikać, aż ta idealna próba siądzie. No
pamiętam, że ostatnio z tą paszczą Taurona też się tak męczyliśmy i w końcu na samym końcu odcinka wydaliśmy na nią bardzo, bardzo dużo grzybów, ale w końcu udało się ją pokonać. Kto oglądał, ten wie. No a tutaj w tym momencie, no zobaczymy, czy sytuacja będzie podobna. Jeżeli uda się go pokonać, no to zostanie nam w tej strefie światła... Zostaną nam tylko dwa lochy, więc to jest na pewno spoko wynik. No ale póki co, no zobaczcie, udało się, dobra, i to zmieściliśmy się w puli. Super, możecie zostawić, chciałem powiedzieć, możecie napisać serduszko, już za dużo live'ów robię, a za mało nagrywam ostatnio. Możecie sobie tutaj, poczekajcie, obejrzymy tą walkę, możecie napisać w komentarzu, ile tu uników zrobiliśmy, ja nie będę tego liczył, możecie wydać znać w komentarzu, no ale wydaje mi się, że tych uników faktycznie sporo tutaj było, chociaż on ma niecałe 400 milionów HP, to też nie jest jakoś nie wiadomo ile. Tu widzę, że hitek za 33, za 24, ale patrzcie, że on nas też bardzo, bardzo dużo nam bije, nawet ze zwykłych ciosów, także no tutaj tych uników musiała pójść konkretna ilość. My jeszcze jakiś krytyk 54 miliony, 52, 16,5, prawie 17,5, 80 na koniec, ok, chyba teraz dokładnie go dobiliśmy, no wcale nie było tych uników tak dużo, ale i tak możecie podliczyć, ile ich było. Dobra, cyk, czyli co? Czyli wydaje mi się, że chyba tyle, już nie będziemy męczyć tego kwacha Argusa, pomęczymy go sobie na następnym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie, wbijajcie na Twitcha w przypiętym komentarzu i opisie, nie wiem, czy dzisiaj będzie live, ale może będzie, i możecie jeszcze zostawić subika z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Pamiętajcie, żeby użyć kodu na darmowy epic, który jest dostępny od jutra do poniedziałku, i pamiętajcie o złapaniu maguta, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i pamiętajcie o złapaniu od jutra do poniedziałku tak samo tutaj tego wydrzewa. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.